Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. 5-procentowy próg wyborczy przekroczyło 5 komitetów wyborczych. Tegoroczne wybory wygrała Koalicja Obywatelska, która uzyskała ponad 37% głosów. To pierwsze wygrane wybory partii Donalda Tuska od niemal dekady. Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość z poparciem nieco ponad 36%. Na podium stanęła również Konfederacja, którą poparło ponad 12% wyborców. Trzecia droga uzyskała wynik niemal 7%, a Lewica ponad 6%. Ilu deputowanych wprowadzą do Strasburga poszczególne komitety? Koalicja Obywatelska 21, PiS 20, Konfederacja 6, a Trzecia Droga i Lewica po 3. Z województwa łódzkiego mandat uzyskało dwóch kandydatów: Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej i Waldemar Buda z PiS. To jedyni kandydaci, którzy uzyskali ponad 100 tysięcy głosów. Frekwencja w skali kraju wyniosła nieco ponad 40,5%, a w województwie łódzkim niewiele ponad 41%.